dzień, dobry wieczór. Ja jestem Starki, ze mną jest siostra, która nadal nie ma swoich przywitań, a wyprzedziłem cię, i gramy w Risk of Rain 2. I cóż, dziś powracamy do Huntress. I dzisiaj mam wielkie, wspaniałe wyzwanie. Chcę zrobić to. Jednym bumerangiem ubić maksymalną ilość wrogów, czyli... Wydaje mi się, że nie będzie problemu 7? Na pierwszym poziomie. 7 albo 6, ciężko mi stwierdzić. Ale tak, no, trzeba będzie coś takiego spróbować, bo ma 6 bounces, ale nie wiem, czy już pierwszy, potem bounce i to drugi, to już jest tak dalej, tak że łącznie 6, czy będzie 7, nie wiem. Tak czy jak się z tym jakoś to pomoże. Nie wiem, kim ona będzie grała. Bandit, okej. Okay. No i tak, poza tym... Ten drugi atak też chcę przetestować. Mhm. I poza tym też właśnie dodam, że będę sprawdzał, o co chodzi z tą no kapsułą paliwową. I dobra. Już na start, kolega, naprawdę. I... No i o co chodzi? Nawet nie jeden. Nie zmieniłam ataku! Aha, brawo. Nie, przeżyję. No i ktoś mi wytłumaczy, co chodzi z tą kapsułą paliwową, bo niczego tutaj takiego nie widzę. Dobra. Chwila, open panel? Dobra, jednak coś zrobiłem. Ja nic nie mogę zrobić. Red fuel array. Co mam zrobić? Atakować tą kapsułę, looks czy like it could power something extremely unstable. Nie rozumiem, o co chodzi. A ja z tym nic nie mogę zrobić. O nie, get full... Też mam. Okej, okay. Ale wygląda niestabilnie. Nie rozumiem, o co chodzi, a dobra, mnie trochę to... Nie atakuj, ja spróbuję zgromadzić 6 wokół ciebie. Ale takich bardzo słabych musi to być. A nie wiem, czy jestem w stanie na to te czaszeczki pokonać naraz. Odpięłam. Co my tu mamy? Okej. Okay. Nowe, a nie, to... Czekaj, czekaj, siostra, sprawdzę, czy jednym uderzeniem... Nie. Muszą być mniej więcej trochę poniżej połowy zdrowia, żebym był w stanie ich dobić. Dobra. Dobra, ten tutaj przy naszych kapsułach już jest zbity, więc go nie ruszać. Co? To nie wysadziło. Wybuchłem. Wydaje mi się, że to jest to nasze, ten, to coś. Czy ono okay. Jest łatwo palne. Hej, czyli musimy coś z tym zrobić? Nie dając się trafić. Może nie trafić, ale... Ale ja pas, to, że ja pas. Nie, zmieniłaś atak? Ognia. Mhm. Dobrze. Nie, ale lepiej chyba pas na razie z tym. Dobra. Ja golema spróbuję osłabić, tutaj też trochę. Do końcówki życia. I nie bij tego golema już. Ja szczurek. Okej, jaszczurek też gotowy. Ten tak jakby... Robaki. Ten taki dziwny ten jakby dziwny piesu. Też gotowy. Piesło robaki. Wszystkie są gotowe? Tak. Są gotowe? Okej. Okay. Ryzykujemy. Nie udało się. Łe. Za dużo wrogów jest tutaj, którzy nie byli osłabieni. Bo on sobie życie zregenerował, ten pan. Nie, to był drugi, tamten zginął. Anti-boss rounds. Mamy to. Chcesz to bierz. Nie, a dobra, stać mi. To tak, może ty po prostu zajmij się normalnie wszystkim, ja sam sobie tutaj przygotuję przeciwników pod to. Dasz radę sam? Nie umrzesz? Próbuję, jeśli umrzę, to trudno. Crowbar. O, crowbar bierz zdecydowanie. No tylko muszę... O, teleporta już znalazłam, tam jest. Mam 4 golemy. Idę. Ale nie, dobrze! Ja te golemy sobie przygotuję spokojnie. I trochę czaszek, dobra, chyba się uda. I... Nie, niestety się nie udało. Ale w sumie tam te czaszki są, to może czaszki się uda... Tak po prostu. O ile nie zginę zaraz od tych golemów. Już biegnę. Nie, spokojnie, nie, przeżyłem. W miarę możliwości prosiłbym jednak, żebyś, siostro droga, zostawiła mi czaszki.
Jasne. Czaszki powinny dednąć od razu. Uwaga! Tak! No tak, czaszki giną od razu, ale niestety byli tutaj też inni, więc jeśli będą same czaszki, to jestem w stanie to łatwo zrobić. O, dla i Lunar Coina widzę. Dobrze, już trzeci. Na 10 da nam potencjalnie to coś, co tam było. Ile jest czaszek? Ile jest czaszek? Czytając opisy, czaszki wydaje są, mi się, czaszki że to są. Jest... No wiem. Mam to! Nie? Mamy to. Dobra, można już normalnie grać. To jesteśmy my. Tak, to jesteśmy my. My uwielbiamy bawić się w takie achievementy. I dalej też będzie można powiedzieć... można powiedzieć, przykładem też tego jest... mogę powiedzieć naszą historię z Dalis? Z Divinity? Jasne! To właśnie, jeden przykładem z tego to, że zawsze grając w Divinity męczymy się po to, by pokonywać jedną postać, którą można pokonać, ale to niebagatelnie trudne, w każdym możliwym miejscu, gdzie można ją pokonać. W Divinity 2 chodzi głównie o Dalis. DOS. Tak, Divinity Original Sin 2. I wiem, że to teraz spoilerek dla niektórych może być wybaczny, bo wszędzie, gdzie można ją spotkać, to już sugeruje, że o, więcej niż w jednym miejscu. I powiedzmy tak. Ósmą poziomowego, bo niby spoiler, ale z drugiej strony to będziecie wiedzieć, to prawie na początku gry. Ósmą poziomową gościówę na pierwszym bądź max drugim lub trzecim poziomie my pokonujemy. Za każdym razem, bo my chcemy po prostu kończyć to achievementa za pokonanie jej we wszystkich możliwych miejscach podczas jednego podejścia. To i tylko akwasa to dużo fajne broni też daje. Nas pewien olej. Tak. Na honorowym. Tak. Tak. Ale nie ma na razie co o tym dużo gadać. Żebyście zrozumieli. My jesteśmy z tych, co bo nawet nie tyle, co muszą zrobić dla samego achievementa, co robią, to po prostu, bo lubię takie dziwne rzeczy. Proszę mnie, też lubię achievementy. Ale dziwne rzeczy bardzo lubię. I to jest moja główna motywacja do robienia dziwnych rzeczy. Ile masz przedmiotów? I to też jest, powiedzmy... Medkit. Chodź może tu do sklepu. Medkit nie jest fajny, ale wezmę go, żeby go potem przedrukować na coś innego. Idę już. Armor już drugi Crowns. Mój. Drugie. Super. Ja w kupię. Ja mam taret, kurczę, myślałem, że to dron będzie. Dobra, biorę. A potem mi też zostawisz chociaż jedne? Jeśli będziesz miała potem więcej, bo mi też by się przydały, nie ukrywam. Dobra. Tym razem nie to ja będę przekonana, ty biedny. Aha. Nie będę biedny. Ja też mam dobrą sytuację, bo ja na to mam już strzykawkę, która mi znacznie przyspiesza to wszystkie ataki. Tam masz sklepik. O, Tougher Times, okej, tam jest misiek. Nie chcę miśka koniecznie, chociaż by też się przydał. Ja nie sprawdzałam, co jest. Zapingnowałam po prostu. Ja gdzieś teleport widziałam. Jest misiek. To i losowe. Wezmę losowe. Strzykawka. Noś. Płocie, panie. Fakę. Na losowym dostałem strzykawkę. Co mówisz? Zamknięte. Już cię otwieram. Dobra, otwieraj se. Spokojnie. Strzykawka. Okej. Okay. Już losowałem. Ja nawet nie zdążyłam ich dotknąć. A ty już je zabiłeś. No cóż, no... Ty dobra, będziesz tu od bossów, ja bym tutaj od śmieciowych mobków. Shrine of Combat biorę. Pomagam ci oczywiście. Dobra. I zapominam w ogóle czasami używać swojej R-ki. Wybacz, siostra. A ja nie. Ale no. Ale tutaj autoatak jest po prostu lepszy od R-ki, moim zdaniem. Już. Dobra, jest tu gdzieś teleport? Czy to gdzie wszystko. Jest? Nie wiem właśnie. A, dobra, to idę go szukać. Mam nadzieję, że jeśli nawet znajdę się jakieś skrzynki, to nie będą to znowu strzykawki. Ja znalazłam skrzynkę. Zielone. Spowalnianie wrogów przy ataku. A to ja lepiej wziąć, czy ty? Obojętnie, moim zdaniem. No dobra, weź to sobie, jeśli chcesz. To ty zapłaciłaś, to ty bierz. Okej. Okay. I tak. Wow, a w sumie to jest który odcinek już szesnasty? Ale ja biorę puchę, jak tylko się pojawia. Dobra. A teleporta ani widu, ani słychu. Ale... Tak nawet od góry. Ale właśnie pytam się, siostra, który to już odcinek, czy kojarzysz? Który to już robimy? Siódmy, ósmy? Siódmy? No, siódmy, ósmy, szósty, jakoś tak. Nie, na pewno więcej niż sześć, bo jestem pewien, że przecież wspominaliśmy w którymś odcinku, że mimo tego, że mówiliśmy, że po pięciu będziemy sobie, jak to się nazywa, grać samemu, może to teraz nie zagraliśmy samemu. Wspominaliśmy. Więc na pewno to jest ponad szósty.
Kurczę, tego teleporta nigdzie nie ma. No nie ma. Jak w pierwszej mapie. Ever. To jest... Albo inaczej, my nie umiemy go znaleźć, bo pewnie gdzieś jest. O, jest. Dobra, to już idę, tylko pokonam tutaj wroga jednego wrednego, którego spotkałem. Zacząć już czy no? Tak, możesz zaczynać oczywiście. Ja już tam biegnę. O, hołeła. A właśnie, przy okazji zapomniałem wspomnieć. Zgodnie z moją obietnicą wcześniejszą, sprawdziłem, o co chodzi. Musisz ustawić się tak, żeby nie było widać meduzy, kiedy ona robi tą swoją eksplozję mega. Okay. Czyli się obrócić tyłem? Nie. Za jakimś solidnym czymś. Pokroju filarem i tak dalej. Okej. I to może cię ocalić przed tej eksplozją. I ona zawsze robi, kiedy ma mało życia. Sprawdziłem to po prostu, żeby to było jasne. Brawo. Zablokował mnie ten golem. No niestety, zdarza się. Zobaczę, czy ja tutaj przeżyję. Nie, raczej nie. Ale ja się nie poddam, siostra, ja się nie poddam, bo ja chcę tutaj wygrać, ja chcę tu zwyciężyć. Lunar coin. Czwarty już. Jeszcze 6. Gorzej tylko, że tu jest tyle wrogów i taki chaos, że ja w ogóle nie ogarniam, co tu się dzieje się. To jest pierwsza kraina, pewnie przypomnieć, więc możemy zlamić. Do tego, że zajęła nam 11 minut. Ja rozumiem, ale to jest aż za trudno. A właśnie, ciekawe, czy da się portala przejść do portala bez pokonania bossa. Jak się aktywuje? Aktywował się! Nie, a trzeba nie. Pokonać bossa. Musisz ubić. Kurczę, to może być wyzwanie, bo nie sądzę, że dwie meduzy, to jeszcze moje ataki celują w innych dziadów zamiast w bossa. Ej, to będzie ciężkie. Ale może damy radę. Musimy dać radę. Ja się nie poddam. A może lekkie? No, to mówisz siostra? Odbierz, że ciężkie, może lekkie. Dobra. Eksplozja będzie i proszę, stanę tutaj. Wow, faktycznie. Można było się pewnie tego spodziewać czy coś, no ja to niestety musiałem wyczytać, bo w chaosie nie potrafię czasami wychwycić takich elementów. I tak, żeby nie było, nie czytałem o niczym więcej. Sprawdziłem tylko tę jedną informację na Reddicie dosłownie. I powiedzieli o takiej metodzie, więc no. Reddit to jest najlepsze źródło informacji na temat każdej gry. Jeśli jest jakkolwiek popularna i gra w nią co najmniej 5 osób. I każdego mema. Tak, o memach też oczywiście. I dobra, chyba zostało mi już niewiele poza tym, że muszę tylko tą meduzę pobić, bo nie widzę tu dużo przeciwników. No i szkoda, że tak mało bije. Przydałoby mi się naprawdę też te pociski antybossowe albo jakieś inne rzeczy zwiększające obrażenia. Ale tak, dam radę. Już dam radę, jestem tego pewien po prostu. Jak uważasz? Co mówisz, siostra? Jak uważasz? No cały już tylko ta meduza. O, cholera! Nie. Przeżyłem eksplozję, dobra, nie jest źle. I tak umrzesz. Nie. Nie wierzę. Minimalnie zabrakło, żebym się schował przed eksplozją. Dobra, no to jeszcze raz. Misja numer 2. Tak, jeszcze tym raz. Razem przy czym tym razem biorę inny atak. Komando. Tu mam... Strife, a tutaj mam Agile, okej. Okay. Nie wiem do końca, jak to ma działać, ale zamiast Strife będę miał Flury. Chcę to przetestować oczywiście. I przy okazji, jakie tu mam rzeczy. Jeszcze jeśli chodzi o inne challenge. Okej. Okay. Muszę... A to mam the killing blow on a overloading worm. Okej. Okay. Overloading Worm. Jeśli będzie coś takiego, to okej. Okay. Ja muszę 12 krubarów zdobyć i muszę przeżyć chyba pustynię bez spadania ani razu poniżej 100% życia.
Ciężkie to będzie. Ale dobra, niech i tak będzie. Ja gram tym z nowym, tym wszystkim. I teraz tutaj widzę, że zamiast strzelać szybko, będę wystrzeliwał po 3 strzały. Szukające. Zamiast 150% wbiję 3 razy 100. Może być ciekawe. Wychodzimy. I jak to teraz działa? A, tak w serii po prostu naciągam i strzelam trzema naraz. Biorę fuel. Okej. Okay. Bierzesz to? Siostra, oszalałaś? Tak. Bo tu nie możesz po prostu zostać podpalonym. A może? Bo szczerze nie wiem, co jest lepsze. Który atak jest lepszy? Ten też mi się podoba. Bije mniej, ale razy 3 oczywiście, więc... Ja zaraz otwieram kapsułę z tymi. Z czym? Bo jednak nie będę fuela mieć. Bo to się pojawiło na starcie, to jest przeznaczenie. A co się pojawiło? A, no dobra, dobra, dobra. Primordial Cube. Fire a black hole that draws enemies in. Ventilator. A, okej. Okay. Za dużo gemisina, siostra. Za dużo gemisina. Nie wiem. Wiem. Ja paliwa nie biorę, ja nie chcę ryzykować. Weź paliwo, to ci szkodzi. Wszystko mi szkodzi. A dobra, widzę skrzynkę, to już ją otwieram. I? Grzybki lecznicze. Nie jest najlepszy przedmiot, ale no, jak już jest, to jest. Zauważyłeś, że wróciliśmy do starego dueta? No tak, no zdarzyło się tak. Ja po prostu chciałem zmienić postać ze względu na to, że... Tam otworzyłeś. Co? Tak, tą otworzyłeś. Ja tam mówię, idę. Tam był grzybek. A tą bierz sobie, ja poszukam... O, leczniczą widzę. Nie jestem może najlepsza, ale i tak otworzę, bo kto wie, może coś fajnego będzie. Grzybek leczniczy, no oczywiście. Albo dobra, ja biorę monstertów. Bierz. Ja tu mam dwa grzybki lecznicze. Jej. Co, jest wieżyczka? Tak, to jest wieżyczka. Okej. Okay. O, udało się. Co dostałaś? Aha, najlepszą wieżyczką mogła być chyba. Chyba to jest najlepszy biały przedmiot, zaraz po miśku. No, jeden z na pewno lepszych. Ja mogę powiedzieć, że strzykawki są jeszcze super, na pewno na łowczynie teraz w szczególności. No mówię o strzykawkach jeszcze. Tak, ale właśnie mówię, że... Strzykawki to, zobaczmy czarną dziurę. No taka typowa czarna dziura, która widzę sklepik. Widzę sklepik, więc biegnę do niego. Mam nadzieję, że będzie jakiś... O, przy okazji teleport. Fajnie. Co my mamy? Generator tarcz, sztylecik albo... Tak zapytania, wezmę sztylecik. Okej. Okay. Bo, ja spróbuję już. Sztylecik mnie będzie teraz potężny, bo pamiętaj, że mam 3 strzały i każda może. No mu się udało! Stek! Te steki cię uwielbiają. Dobra. Idziemy już do teleportera, czy jeszcze już nie? Idę. Czy sam wydawało mi się, że mnie wołali? Nie. Okej. Okay. Dobra. To teleporter już, tak? Ja jeszcze tylko szybko zobaczę tam z tyłu bardziej, czy nie ma jakiejś skrzynki. Ja też sprawdzę jeszcze szybko przecież. A, jest sklep. Pociski są. Albo fokus krystal, albo pociski. Biorę pociski. Bierz pociski. Chcę po prostu mieć dodatkowe obrażenie na bossów, bo wydaje mi się, że z tą bronią i takimi pociskami jestem w stanie bossa mniej więcej pokonać. Poczekaj, bo tam coś widzę. Zielonego chyba. Tak. Tutaj krzynka medyczna. Aha. To weź sobie też. Medkit. Okej, medkity zawsze będziesz miała na drukarkę. A mogę aktywować już? Bossa? Mogę już? Siostra? Biorę kapsułę Lunar. Tak. I dostałam... coś takiego. Drop a permanent after grips or alteracji in some can place up to 5. Aha! Jest przedmiot dla ciebie. Jaki? No właśnie taki do wzięcia. No dobra, szybko sprawdzę co to jest i dlaczego dla mnie. Bo ja już mam przedmiot. Aha. Aha, dobra. Czyli to jest takie... Kupiełka można 5 razy tego użyć po prostu. Umieram. Dobra. Ja nie umieram, ale też jest nie najciekawiej. Uwaga, jak to działa? Aha. Zginęłem, bo sprawdziłem tą kukiełkę. Ona spowalnia też nas.
Ha. Warto wiedzieć, jak to działa. Czyli tych kukiełek się nie opłaca chyba brać w takim wypadku? W sensie te kukiełki są lunarnymi przedmiotami, czyli tymi za monety. A, to gdybym wiedział wcześniej, to bym wiedział, że coś będzie nie tak, no ale dobra. A co, z nimi zawsze jest coś nie tak? Nie, tylko zauważ... Nie zauważyłaś ostatnio, że każdy przedmiot lunarny ma jakąś wadę? W sensie z tych jakby lunarnych skrzynek. No o tym właśnie mówię. Nie zauważyłaś tego? Bo ja dostawałam dobre przedmioty z tego. No ale mają wady, każdy przedmiot. Przecież to podwójne leczenie, ale... Dopiero po jakimś czasie je dostajesz. Inny lunarny przedmiot, nie pamiętam co to było, ale też miałeś coś jakiegoś takiego fajnego, ale znowu coś innego negatywnego było. Miałam w teorii negatywnego. Bo tak naprawdę negatywności to nie zawsze są prawdziwymi negatywnościami. 12 chyb, muszę się wyleczyć. No musisz, musisz. Chyba byłoby przegrać taki piękny przebieg. Ale dobra, boss już nie żyje, to możesz szybko aktywować teleporter i uciec. Właśnie idę. Nie znam przez tą chwilę i będziemy uratowani. To bym się na siebie obraziła. Dobra, dobra, nie jest tak źle. Może jeszcze jest dla nas nadzieja. Good luck. Okej? Okay. Czemu good luck? No bo mówiłeś, że musisz bez otrzymywania obrażeń to zrobić. Ale nie, nie, nie ta, tam były inne nazwy. Mhm. Sugeruje mi, jakby była jakaś inna pustynia. A przynajmniej ta nazwa mi tak brzmiała pustynnie, więc dlatego powiedziałem, że pustynia, bo dokładnie co to było, to nie wiem. Stara sucha pustynia. Jak znaczy, pustynia się stara sucha pustynia. Nie, nie, nic z tego typu. To suchy, suchy desert. Ichaj, desert. Siostra. W sensie ichaj, siostra. Tak, wiem, wiem o co ci chodzi. Ale dziś tak cichej, siostro. Musimy się skupić na wygrywaniu. Żarty językowe, haha. Ale my tego nie wygramy w tym podejściu. Ty o tym wiesz. A teraz chodź. No wiem, tutaj. Ale zawsze możemy pomarzyć chociaż, albo popróbować. W ogóle jakaś skrzynka albo coś jest znaleziona? Bo ja tak szukam, szukam i niczego nie mam. Nie, żebym co chwilę ci pinowała! No, ale to jest jedna skrzynka ciągle. No. No ja ją tobie zostawiłem. Chodziła ponad tą jedną. To nie mam wiedzieć, że mi ją zostawiłeś. Myślałam, okay. Że byłeś na tyle ślepy, żeby jej nie widzieć. Okej, okay, znalazłem zwykłą skrzynkę. Już ją sobie otwieram. Jak? I mam tam... Okej, okay, topaz, brosz. Fajne, broszka topazowa jest... Okej. Okay. Bezpieczna, bardzo. I to w niej lubię. Takie bezpieczne przedmioty też trzeba zbierać. Nie tylko damage, punkty ataku i tak dalej. Will all the wisp. Detonate enemies on kill. No akurat znałem już, bo miałem to kilkukrotnie. I mogę kupić benzynę nie. Albo nożyk. To jest? O, kołeła, mogę strzykawki brać, ale będę ryzykował utratą naboi albo nożyka. Jak chcesz. Na tej broni strzykawki koniecznie. Bo ja mam sporą przerwę i utraciłem grzyba, dobra. Utraciłem grzyba, czyli jest idealnie. A mi wrogowie się nie pojawiają. Mi się pojawiają. I to aż za dużo. Jednego grzyba straciłem i czy będę więcej ryzykował? Nie wiem. Tak. Dobra, zaryzykuję jeszcze raz i straciłem naboje. No ja mam zawsze naboje, więc no... Zatem no tak. Ja zawsze ryzykuję ze statuami, więc możesz... Dobra, teraz zostaliśmy w dobrym grzyb. Trzy strzykawki będę miał i nie mam grzybów. Chyba wystarczy już. Bo broszkę i nóż wolałbym zostawić sobie. Jasne, rozumiem. Biorę też przy okazji kolejnego noża. A ja farmię na noże, trzy strzykawki i broszkę. Ej, co jest? Halo, co jest? Nie bijesz damage'a? Nie, nie, nagle mi spadało strasznie obrażenia. Ginęłem w natychmiastową chwilę. A mnie wywaliło. No widzę. To było smutne.
W takim wypadku widzimy się za chwilę ponownie, będzie odcinek znowu długi, ale ja chcę przejść trochę dalej, ja chcę pograć tą łuczniczką w ten sposób, więc no, widzimy się za chwilę. Widzimy. No dobrze, jesteśmy z powrotem, właśnie ukończyliśmy pierwszą planszę. I tak, co by tutaj więcej powiedzieć, gramy podobnie, mamy totalnie powiedzmy inne przedmioty, rzecz jasna. Ja mam trzy albo dwie strzykawki, jedne okularki, dwa granaty, jeden kryształ, widzicie co? Siostra ma takie rzeczy i powiem wam jedną rzecz. Uzależnienie od hazardu siostry dało jej achievementa. Więc tak. Nawet w Isaacu jestem uzależniona od hazardu. Więc no, powiedzmy w ten sposób. Siostra po raz kolejny udowadnia, że warto robić hazard. Oczywiście w grach, nie w rzeczywistości, żeby nie było. Ale tak. Uzależnienie od hazardu w grach... Powiedziałam, nie hazarduj się, dzieci. Tak, wiem, że to powiedziałaś, ale... Ja nie rozumiem, jakim cudem twoje uzależnienie od hazardu jest takie... Takie dobre. Jak ja próbuję takie jakieś losowania i tak dalej, to mi nie wychodzi, a tobie? No. Bo to ja, mamy? To ja. Ja życia okay. Nie mam. A ja mam large chesta. Okej, otwieraj sobie. Poza tym bez przesadzki nie masz tylko życia. Nie mam jeszcze ja pieniędzy. Nie rozumiem, czemu ty masz takie ufarta w tych hazardowych mechanizmach w grach. Przepraszam bardzo, kto ma zepsuć tego standarda? Kto? Nie wiem, o czym mówisz, ale okej. Okay. A przy okazji zazem tutaj hazarda sobie, ja go spróbuję teraz zepsuć, żeby nie było, bo chcę achievementa. Okej. O ile będzie mnie stać na to, bo nie wiem ile on kosztuje nawet ten hazard. 58, mój drogi hazard. Full dead, collect 30 tysięcy w total gold. Wow. 30 tysięcy 80, łącznie już zebraliśmy. Siostra. To ty to zdobyłaś, ja nie. Ty nie? No nie wiem, jakim jestem, ale nie. Ha, ha, ha. Może twój hazard dawał ci dodatkowe pieniądze czy coś, nie wiem. Ja tu sobie hazarduję na kapliczce przedmioty. I dostałem tym razem powalnienie grzyba. Dostałam. Nie, ten hazard nie jest opłacalny, nic nie dostajesz, potem dostajesz grzyba. A tutaj mam jakieś nowe. Old World Stealth Hit, co to a, jest? A, mieliśmy, to jest to, jak masz mało życia, to daje ci niewidzialność. To lepsze jest spowalnianie na piór, czy to? Spowalnianie, zdecydowanie. Dobra. O, krzynek. Biegnę tu otwarty. Do niego. Otwarty, jest, to się hazarduje. Nie, nie jest otwarty. Jest otwarty ten, który spingowałaś? Nie, bo, ja tu siedzę. Bo jest zamknięty, stoję obok niego i zbieram pieniądze, dobra. Żeby go otworzyć. Dobra, wydawało mi się, że pingowałaś innego. Dobra, mój błąd, to mój błąd. Okay. Zepsułeś, nie da się już hazard... Masz to jeszcze hazardować! Mam, ale nie mam pieniędzy. Jesteś broke like me. Ale spokojnie, zaraz będę miał, bo czyś skaczę wokół wroga, bijąc go moimi strzałami zabójczymi. Czerwony przedmiot, młotek! A miałaś już tego młotka kiedyś? Jak działa? Reduce the armor of enemies after repatriating szkoda, że ty to wzięłaś, nie ja, ale dobra, medkit? Biorę. Ja to otwieram. No tak, bo ty to uwielbiasz. Biorę. Okej, okay, to ja biorę owocka. Bierzej owocka. Okay. Dobra, teleporta widziałaś może przy okazji? Nie, właśnie szukałam. O, sklepik. Dobra, to... Coś fajnego jest? A właśnie, czekaj, ten hazard jeszcze działa, czy już nie? Chyba już zepsułem hazard. Tak, zepsułem. Nie ma już niczego. Działa. Co? U mnie już nie. Nie, nie działa. Nie działa, dobra. Dobra. Czyli muszę jeszcze się pomęczyć z hazardowaniem, jeśli chcę mieć achievementa. Super. No cóż. No cóż, dobra. Ale na razie się nie przejmujmy. Zamiast tego po prostu szukajmy portalu, dobra. Walczmy i robimy rzeź ogólną. Jak to mamy w zwyczajach w grach tego typu? I w ogóle ciekawe, że nam się idzie relatywnie dobrze, patrząc na to, jak lamimy w innych grach podobnych. Wybacz, wzięłam przypadkiem strzykawkę. Spokojnie, możesz brać. Nie tak, że ja muszę mieć wszystkie. Też spokojnie sobie bierz, ja już mam dwie, co i tak już dużo pomaga. Chodź, jest? Cool glasses. Okej, już idę. I po prostu dzięki, że pamiętasz o tym, że muszę zbierać. Nie jestem takaż. Nie, ale mogłaś zapomnieć, bo twoja pamięć jest... Tak, nie będę kończył. Wszyscy wiedzą, jaka jest moja pamięć.
drogi Gwiezdny Kluczu. Ja wiem, że aż tak wszyscy. A chciałam powiedzieć twoje imię przypadkiem. Staraj się nie mówić, ale nawet jakbyś powiedziała, to bym się za to nie zabił, jako tako. Chociaż naprawdę wolałbym, żeby się mówiła. Ale ty jesteś piękny. Białogłowy. Dobra, 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 dobra. Gin, 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 gin. I... okłalki. No, dobra. Świetnie wychodzi nam ta rzeź, ale nadal nie ma portalów. A jesteśmy już na hard. Tam szczegóły. Odcinek ma pół godziny. Szczegóły! Jakąś skrzynię widzę, czyżby to medyczna. Healing. Ale otworzę. Uwaga, co my tu mamy? Medkit. Medkit. Nie. Masz jednego już, czy nie? Mam. To wiesz, wcześniej sobie. Do kolekcji, bo ja nie... A dobra. Zawsze będziesz miał jakieś tam ewentualne źródło ratunku krytycznego. Ja szukam Widzę jakąś tą drukarkę, która wymienia coś na coś, a wymienia białe przedmioty na miski. Okej. Okay. Więc ja mam moim zdaniem w miarę okej. Ja mam bardzo dobre, ja nie mogę tego robić. I uwaga, Hazard, który dał mi energy drink, super dla tej postaci. Dał mi talizman i dał mi nic więcej? Dobra, energy drink, to jest akurat super na łowczyni. O, krzynkę. Co wypadło? Misio. Okej, okay, fajnie. Przydać się misio, zdecydowanie. Kurczę, no, ja nadal się zachwycam tą grą strasznie. Co jest? Kolejne pomarańczowe? Chcesz heal czy tą? Wolę heala. Dobra. O, jest teleport. A ja wolę moje skrzydełka z kurczaka. Poczekaj, skrzynkę widzę. Dobra, spokojnie, a tutaj skaczę tylko wokół wrogów. Tail whip, bierz. Znaczy red whip. Red whip? Tu poza bitwą szybsze poruszanie się, tak? Tak. To nie jest aż takie istotne, mogłeś to wziąć, ale dobra, dzięki, tak. Ja się nie wiem, czy poza bitwą, czy nie. Mam founded w końcu. Co daje? Złotego minigana? Nie wiem. Przedmiot wygląda jak złoty minigun, więc no, złotego minigana w moim rozumieniu. Dobra, to teleport chyba. No, teleport. Ja szybko sprawdzę, tylko czy nie ma tu skrzynki gdzieś w okolicy, a ty możesz aktywować już. Nie, ja bez ciebie nie, bo ja umrę. Ty wuj, bo ja już wracam. Dobra. I dobra, czy dotrzemy do planszy numer 3? Czy nie? Zaraz się przekonamy i... Tak. Beetle Queen! Beetle dobra. Queen, nasza ulubiona! Najczęściej chyba trafiamy ze wszystkich bossów. Ale z tego, ze wszystkich bossów chyba najczęściej nam się ona trafia. Ginie szybciej niż jej pomagierzy. Defeat the leopard boss under 15 seconds. Queen no. Glad, recruit a Beetle Guard. Znowu to masz? No. Czemu nawet nie wiem, kiedy to zabierasz? Podniosłam. Nawet nie wiem, kiedy to podniosłam. Wróg mną zrobił jajit i takie... O, mam to. Dobra. Świetnie. No to cieszę się, że to masz. Zresztą mi to nie jest potrzebne, ale chciałbym to podnieść, żeby mieć na liście podniesionych przedmiotów chociażby. Zobaczysz na nagraniu zresztą. Ostra, ale nie będę miał tego na liście podniesionych przedmiotów, o to mi chodzi. Ja nie mam do ciebie żalu ani nic. To nie o to chodzi, tylko po prostu smutne to dla mnie, że to nie mogę trafić tego przedmiotu. Ale dobra. Dobra, dam radę. I co my tu jeszcze mamy? Za wrogów fajnych? Nie, nic fajnego. Ale tak, łowczyni mi się też świetnie podoba. Te achievementy zazwyczaj są za zrobienie jednak czegoś, a my nie robimy dużo rzeczy. Przewiem. Robimy. Pośrednio, ale robimy. Poza tym... Pądzi tyle, siostra, to jest coś jak w Isaacu. Wiele rzeczy, które jest do zrobienia, jakbyś, żeby dostać ten achievement, ma być tajemnicą i masz przypadek to zrobić. Bo jestem pewien, że mało kto, przynajmniej z tych, którzy wcześniej sobie tego celowo nie sprawdzali, wiedziałby o tym, że żeby dostać w Isaacu piżamki, musisz uzbierać chyba 8 przedmiotów podnoszących ci statystykę łez. Żeby co dostać? Piżamki. Odblokować. A. Isaacu. Okay. Od razu mamy zmieniarkę. Okej, tutaj muszę nie dostawać obrażeń.
Jeśli tutaj nie dostanę obrażeń... Uwaga. Inaczej, nie spadnę poniżej 100%, będę miał jakąś tam nagrodę. No, czyli nie dostaniesz obrażeń. O, co to? Zobacz, co to. A, dobra, to jest jakaś specjalna skrzynia, którą byśmy dostali, byśmy bardzo szybko tutaj przybiegli. Ja idę na dół bardziej moją metodą. Mhm. Ja idę normalnie, Utility chest. Otwieraj, powiedz, co tam będzie zaraz. No, jeszcze pieniędzy nie mam, spokojnie. Jak otworzysz, mówiłem, jakbyś powiedziała po prostu. I wymieniarka na kły. Okej. Dobra. Ja jakimś tym nie otrzymam jeszcze obrażeń, więc jest chyba dobrze. Ja powinnam z tobą łazić, żeby cię bodyguardować. W ogóle w przydałoby się tutaj mieć tarcze, dużo generatorów tarcz. One by wtedy mi zagwarantowały, że to zdobędę. Uwaga, otwieram. Czekam na ciebie, generator tarczy. Okej, okay. Dzięki, siostra, że jesteś taka łaskawa i mi to dasz. Pinuję ci tu. Ja biegnę, licząc na to, że nie dostanę kulą ognia w plecy. I zobaczymy, jak to wyjdzie. W ogóle, jak u ciebie jest przedmiotami? Dobra, mam podobną ilość z tego, co patrzę, więc nie jest aż tak źle. I ty masz jeszcze też ten czerwonej jakości. Dobra, dostałem obrażenia, ale nie spadło mi życie poniżej 100% dzięki generatorowi tarcz. I mam hazard, więc spróbuję zhazardować. Nie ma nic. Może za to, że ciągle nic nie będziesz dostawać jest. Właśnie, to jest jeszcze jedna rzecz. Szukałem szybko teleportera. Tutaj, jeśli mamy to zaliczyć, przepraszam, ja mam to zaliczyć, to nie mamy dużo czasu, bo jak zacznie się pojawić tego jeszcze więcej, to już oszalejemy totalnie. A, teleporter jest tutaj już. Ogniki muszę wyeliminować, bo cię zastrzelą. Mam jeszcze tarczkę przecież, nie przejmuj się tym. Ale jestem twoim bodyguardem. Dobra. Aktywuj. Już aktywuję. Prawdopodobnie wiadomo niestety, co dostaniemy. Wiedziałem. A to jest totalna losowość. Tutaj chyba wziąłem zawsze i tak dalej. Ale tak, musimy próbować. To jest nasza ostatnia nadzieja na to. Jeśli szybko go wyeliminujemy, to może jeszcze się uda. I can be very dead in next couple of seconds. Good luck. Okej. Niedobrze. Nie zaliczymy tego, niestety. Dostałem obrażenia. Ale nie przejmuj się tym, siostra. Achievementy to nie wszystko. Starałam się najbardziej jak mogłam. No ja to rozumiem, spokojnie. No, dałam się poświęcić dla ciebie. Głupoty gadasz, to był przypadek. Bierz, biegaj. Nie, spokojnie, biorę, biegam ze wszystkim, z czym mogę i próbuję po niej jeszcze gdzieś tu jakiś inny przedmiot leżał, który da mi dodatkowe użycie tego, jak to się nazywa. Owocka. To się przyda, zwłaszcza teraz. Tak. Teraz będę miał już 3 użycia owocków w ten sposób. I tak. Chcę dużo życia, niestety, bo nie mam wystarczająco tarczek i nie umiem unikać. Nie wiem, czy wygląda się to tak fajnie jak gra, ale gra się ultra przyjemnie. No tak, wiem, ciągle to powtarzamy przecież. Jestem bliski śmierci, nie, wyrzuciło cię chyba, bo nie mogę kliknąć continue. Nie, ja już kliknę. Ja dopiero za 20 śmierć. O mój Boże. No ale dobra, ginęłeś. 39 minut. Na tym kończymy tego epizoda. Naprawdę, kończymy. Dobra, dobrze, sprawdziłam teraz tego achievementa i 3 razy pod rząd przegraj. Hazard. Okay. Dobra, to dzięki za informację, siostra. Spróbujemy to zrobić. I tak, kończymy epizoda. Tak, kończymy. Nic więcej do dodania. Gra się super przyjemnie. Lamimy na 5 minut niecałych się widzimy. Nie bądź taka pewna, może trochę dłużej co zajdzie. Szczególnie, że mam jakieś wiadomości do czytania na Discordzie, ale tak. Ja dziękuję. Wysłałam. Widzimy się za chwilę, no i hej.
Która w sumie widzimy się niebawem w kolejnym epizodzie, bo czy za chwilę, to nie jest takie pewne.